Mamy tutaj dwie liczby: górna 1, 2, 3 dziesiątki i 1, 2, 3, 4, 5 jedności. 3 5 jedności, inaczej mówiąc 35. Druga z tych dwóch liczb ma dwie dziesiątki: pierwsza, druga i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedności. Dwie dziesiątki i 7 jedności. 27. I chcę te dwie liczby dodać do siebie. Chcę dodać 35, dodać 27. Albo inaczej mówiąc, chcę dodać wszystkie te kwadraty do siebie. Zacznijmy od pozycji jedności, od tych niebieskich kwadratów. Tutaj mamy 5 jedności, tutaj mamy 7 jedności. Ile będziemy mieli jedności, jeżeli dodamy do siebie 5 jedności i 7 jedności? Razem będzie 12 jedności. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i chyba mamy problem, bo jeżeli dodamy do siebie 5 i 7 i otrzymamy w wyniku dodawania dwanaście, to nie możemy zapisać tej dwunastki na pozycji jedności, bo na pozycji jedności możemy wpisać tylko jedną cyfrę. Każda z pozycji to tylko jedna cyfra. Nie możemy mieć na pozycji jedności dwóch cyfr. Musimy coś z tym zrobić. To, co możemy zrobić, to z tych jedności zabrać 10 i jako jedną dziesiątkę przenieść do pozycji o 1 wyższej, do pozycji dziesiątek. No to odliczmy 10 jedności: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I możemy taką jedną dziesiątkę przenieść w postaci takiego jednego słupka do kolumny dziesiątek. Mówimy na to. Przenoszenie. Zamiast dziesięciu jedności zapisujemy jedną dziesiątkę. Co nam to daje, że tak zrobimy? W efekcie takiego przeniesienia na pozycji jedności mamy tylko dwie jedności. W tym zapisie też mamy tylko dwie jedności. W zamian mamy o jedną dziesiątkę więcej na pozycji dziesiątek. O tę jedną dziesiątkę więcej. Mówimy na to przenoszenie, bo po dodaniu 5 i 7 zapisujemy tylko dwie jedności, a 10, czyli jedną dziesiątkę, przenosimy do wyższej pozycji. Jedynka i dwójka. Dla pewności możemy to rozpisać w szczegółach. 5 dodać 7 równa się 12, i to co robimy w tym momencie, to zapisujemy tę jedynkę na pozycji dziesiątek. Przenosimy ją z jedności do dziesiątek, do wyższej pozycji. Tak po prostu jest łatwiej i czytelniej. Ale pamiętajcie, że wszystko co tu zrobiliśmy to dwunastki, która powstała w wyniku dodania piątki i siódemki, nie zapisaliśmy w kolumnie jedności, bo dwanaście ma dwie cyfry, jedynkę i dwójkę, ale zamiast tego zabraliśmy 10 z tych dwunastu i przenieśliśmy je jako jedną dziesiątkę do wyższego rzędu. Została nam z tej dwunastki tylko dwójka, ale nic tutaj nie zniknęło. Dwunastka cały czas istnieje. Jedynka, dwójka. No i teraz możemy dodawać na pozycji dziesiątek. Mamy w dziesiątkach jedną dziesiątkę, dodać 3 dziesiątki, dodać 2 dziesiątki. To będzie razem 6 dziesiątek. 1, dodać 3, dodać 2, to razem 6. Narysujmy to: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3 i 2 dziesiątki to razem 6 dziesiątek.